Elo, elo. 5-2-0. Witamy Was w kolejnym odcinku trzecim mojej nowej serii na kanale z gry Overcooked. Jesz ile chcesz, a dokładnie gramy w Overcooked 2 Rozgotowani Remaster. Dobrze Wam znana seria, bo już kiedyś nagrywałem dla Was tego Overcooka. No i mamy tutaj misję 1-4. Tak się ona prezentuje. Będziemy mieli tutaj do zdobycia na 3 gwiazdki 400 punktów, cebulionów. Zmienimy sobie jeszcze kucharza, no i startujemy z temacikiem, szybko i na temat, kolejne postacie, aha, bo mi to znowu cofnęło, muszę tak, ja sobie zagram tą albo tą, chyba tą jeszcze nie grałem, dobra, gramy tą, no i dobra, lecimy, start. To jest misja, która teraz 1-4 rozpoczynamy, tak? Mhm. No i git. Rozgrywamy jeszcze dwie misje bez tej, czyli trzy kolejne polecą na ten odcinek. 1-4, 1-5, 1-6. Przyspieszenie. Przyspiesz, naciśnij kółko, aby przyspieszyć kucharza. To już też wiemy. A, tu już w Overcooked 1 było. No i dobra, sól. A, tu musisz uważać jak chodzisz. Nie wiem, czy o tym wiesz. A to soli ten nie dajesz? Kroję, jak aha, widzisz. Aha, to dobra, ja mogę. Uwaga, idę. Tu już jest sól gotowa. Ściągnę to. Leć. Coś tu jeszcze brakuje mi, ale no, nie... No, algi. Co? Bo nie zdążyłam dać wszędzie alg. Już biegnę, daję wszędzie. Sól też jest gotowa, jak coś. Okej. Bo sól zawsze idzie, nie? Tak. I alga też zawsze gdzie idzie. Gdzie to się wydaje? No na dole, o tam. Jesus Christ. Wezmę ten talerz. Masz. Którykolwiek. A ja kroję dalej. Trzeba sól znosić. Trzeba myć talerze. No to dobra, ja się zajmę solą. Ja tu kroję i zaraz idę myć talerze. Uwaga. Jeszcze raz tak będę szedł, więc ostrzegam. Dobra, sól się robi. Myję talerze. Myj, bo już jest wszystko w zasadzie gotowe. Tu jest. Jeszcze ci jeden przyniosę. Albo nie, bo się sól zrobiła. Aś, mnie musisz tak trącać. No a ja inaczej nie potrafię chodzić, muszę tak. Kompletujmy zamówienia. No, rybka. Jezu, jak ciężko. To wszystko jeździ. A gdzie jest jeszcze te takie zielone? Odaj mi to jeszcze jedno. No to masz na górze. No to myślałem, że to ty kompletujesz. Staram się, ale też mam inne rzeczy do roboty, no. Jezu, gdzie jest to zielone takie coś? Tu. Dobra, ten talerz do mycia. Ja muszę tędy chodzić, przykro mi, bo ja inaczej ciężko jest tą drugą stroną chodzić. Dobrze. Wiesz, o czym mówię. No. No ja te talerze. Myj, no. Dobra, ja tu poznoszę ci tych kilka gratów, okej? Okay? W sumie ja to od razu daję na talerz i lecę z talerzem. No dobra, dobra, pali się. Gdzie są talerze? No tutaj są, dobra. Co tu jest? To? Sól? I coś mi tu jeszcze brakuje. Pewnie ryby. Ściągniesz? Ej, dobre dałem? Chyba dobre. Pięknie. Jeszcze jedno. Myję talerz. Dam radę wydać? Mam jakąś sól? Nie mam. To nie. Masz tu gotowe, a ja idę kroić. To już jest gotowe? Tak, tylko sól dać. Spoko, to ja jeszcze nastawię dwie. Tak w razie w. Przykro mi. Ja ci ostrzegałem, że chodzę tędy. No ale nie musisz mnie rozpychać. No inaczej się nie da przejść, przykro mi. Albo powiedzieć. Nie mam takiego skilla, żeby cię... Albo powiedzieć, ej, kot, biegnę. Nie, to cały czas mówię tego jednego i samego w kółko. Boże... Biegnę, ej, cokolwiek. I tak to nic nie da, i tak się staranuję. Ej, tu jest jeszcze dwie gotowe sole, masz tu. I tu jest jeszcze jedna, 9 sekund, dasz radę? Jedno dam, drugiego kurde, nie. Kurde, nie ma talerza. Jest. Ale nie ma znowu ryby. Daj. Alga. No dobra, ale i tak dobrze było. 1-4, zaliczona na 3 gwiazdki, 842.
tu 400. Nie ma co narzekać. Dobrze było, czy nie było? Było. Ja tam jestem zadowolony. Ja z siebie też. Ja nawet jakbyśmy mieli, nie wiem, tam ile trzeba było na 3 gwiazdki? 400, tak? Mm-hmm. Jakbyśmy mieli nawet 401, to i tak jestem zadowolony, że nam się udało to zrobić na 3 gwiazdki. No ja mam takie podejście. No i dobra, kolejna misja. 1-5. Tu masz pstryczek. Bang. Widziałam, chciałam tylko tak podjechać, żeby pokazać, że się nie da. No i dobra, zobaczmy co nas tutaj... O, pamiętam tą misję. 260 punktów na 3 gwiazdki. Zmieniamy sobie jeszcze kucharzy. Zaczyna się robić coraz trudniej z wyborem. Ja se tam idę po kolei i się nie przejmuję niczym. Mm. Wszystko gotowe? Ja sobie o tym zagram. Muzyczka się nic nie zmieniła w tej fabule. Overcook 2. Jaka była, taka jest. Co do grafiki, to raczej się też tutaj grafika już nie zmieniła. W Overcooku 1 się zmieniła. Grafika była dużo lepsza niż w tej takiej podstawowej wersji, która wyszła pierwsza. 260 punktów. Makaron, nowy przepis. Ugotuj makaron, dodaj posiekanego pomidora, mięso, pieczarki lub rybę z i krewetki. Jak widzicie, co chwilę mamy nowe przepisy. Dobra. Ja zajmuję się gotowaniem makaronu, tak chyba graliśmy to. Nie wiem, czy... A to tego się nie razem pomidora gotuje? Się smaży, jak coś. No właśnie. Masz pomidora? No idź tam. Ej, właśnie, to ty mi chyba powinnaś znosić, nie? Jeden piernik. Masz pomidora. Masz makaron jeden, makaron drugi. I do tego pomidor. I wydajemy. Ej, co tu się pozmieniało? O, poszło tak. Muszę czekać na... Ej, to ty krój tam najwyżej na zaś, nie? No, staram się. Na razie to okay, biegam jak głupia. Okej, tu się wydaje. A ten makaron pokroi... Aha, makaron, dobra. Makaron się gotuje, pomidora się smaży. A gdzie tu są deski? A tutaj. No, tylko teraz mam... Nie mam talerzy. Bo się talerze tu myje. No niestety. Wow. Ile po talerz? Masz jeden. Aha, to ty mi przynosisz, no dobra. No a co mam zrobić? Uwaga, no idę. No ale mnie taranujesz już od poprzedniej misji. W ogóle na mnie no, nie ty uważasz. No ty tak młotasz się, zamiast kroić, to nie wiem co robisz. Bo ja też myję talerze, znoszę, kroję, gotuję, przygotowuję ci. No ja mało nie robię. No ja się też nie nudzę. No kurde, dokrój mi tego pomidora. No i kto mnie taranuje, to mnie taranuje. Czemu ja zapominam o tym, że ja sobie mogę to rzucać? Bo jesteś przyzwyczajona z Overcook 1? Bo tam się nie dało rzucać? Odpowiedź jest bardzo prosta na to. Pomidora poproszę. Jednego. O, git. Kurde, zrobiłem to samo co ty. Tylko, że tu się teraz kroi. Talerze są jakieś? Jak coś? Okay. Jeden. Ty, to teraz ty powinnaś wydawać. Patrz, ja ci tu daję, a ty wydajesz. Ja czy nie ja? Jeden pieron. Dwa pomidory. No oddaj. Sorry, masz. To już jest gotowe do wydania. I pomidory, razy dwa. Będzie talerz drugi? Nie będzie. Ok. Makaron sobie ściągnij. Tu jest i drugi talerz, umyję go. Okej. Okay. Wydasz? Dwa dania do tak. Wydania. Masz tu, wsadziłem ci do gara. Dzięki. I pomidory poproszę, jak się ogarniesz. No. Ja kroję tutaj. Mhm. Masz tego drugiego. Idę po talerze. Dwie sztuki i makaron gotowy. Aha, dobra, to pewnie tylko te dwa uda nam się wydać. Spoko, mamy już 600 punktów, tam trzeba było mieć chyba 200 ponad. Te. No i wydaj. Jeszcze jeden na szybko? Dawaj, jak, dawaj, dawaj. Jak zdążymy? Pójdę z talerzem. Chociaż 11 sekund. Nierealne. Posuń mnie się.
Nie, bo się pomidor nie zrobił. No. No, ale chęci były dobre. 720. Zdobyto trofeum Trach. No. Cokolwiek to jest. Co chwilę też te trofea nam tutaj wpadają. Dużo ich jest. Jedno za drugim w sumie wpada. No, ale kolejna misja zdominowana na 3 gwiazdki. 1,5. 720 punktów na... Ile tutaj trzeba było? 260. No, jakoś tak. To jest misja, która... 1,5 skończyliśmy, jeszcze jedna. Tak, 1,6. I to prawdopodobnie będzie już ostatnia misja pierwszego etapu. Mhm. Panie i panowie. No i mamy kolejną misję, 1,6. Pokaż ją. Naciśnij. 440 punktów, moi drodzy, na 3 gwiazdki. Misja wygląda przyjemnie na pierwszy rzut oka. Zmieńmy sobie jeszcze szybko kucharzy. Ja już wybór dokonałem. No i dobra. Wznawiamy i startujemy z ostatnią misją na tym odcinku. Fajnie się składa, bo akurat skończymy ten odcinek, skończymy ten etap, odwiedzimy pewnie cebulkę, jak to zwykle. No i tyle. Na razie to tyle by było w tym materiale. No ale jestem jeszcze bardzo ciekawy, jak nam pójdzie ta misja. O! Się jakoś tak dziwnie zaczęło, dobra. Krój. Dobra. Robimy robimy ja pierwsze, ty drugie. Dobra, pomidorowe, to drugie. Git? Dobra, ja pierwsze. No i git. I cały czas... Aha, bo my tu musimy jeszcze gasić cały pożar. Aha. Czy nie? Leci czas, dobra. Nie wiem. A gdzie pierwsze. Jest... Pierwsze. Nie, to jest tylko utrudnienie. Nie ma gaśnicy? Nie. Ale talerze też, kurde, widzę, że my musimy myć. Ja sobie tam położyłem jak coś kapuchę. Dobrze. Aha! Wychodzi na to, że my musimy iść po talerze, o tak, patrz. Bo inaczej się nie da. Nadążasz? Tak. Ej, to może krój tam na zapas, ja myję talerze, no co ja mam zrobić? To na zapas to ja już wydam jedno. Twoje też już wydam. No to wydaj. Dwa razy zwykła sałata. Dobrze. Jezus, talerze nie wyrabiają, żeby się respić. No tak. O, tutaj się coś zmieni. Tak. Jezu, dawaj talerz. Musisz iść umyć sobie. Szybko, bo zaraz będzie trach i po ptokach. O, coś się tu nam przesuwa, patrz. Widzę. Ej, te drugie mam skompletowane. Dobra, dlatego już ci wydam je. Zwykła sałata, zrobię. Myję talerz, masz tam jeden talerz, widzisz. Tak, bo sobie go przyniosłem. Dobra, zwykła sałata, mam. I teraz musisz wydawać tutaj. A nie, da się. Dobra, talerze ogarnę. Weź. Idź krój na zapas. Kapusta, pomidor, ogórek. Ogórek jest tutaj. Jezu, jak ciężko się gra z tymi przeszkodami. Tak dziwnie odbija się, co? No. Dobra, wydam jakiś. Wydaj, ja umyję obydwa talerze. Dobra, Jezu, mam talerz. Ciężko. No strasznie. Nie ma sałaty. No tak. Bo ja drugie zacząłem robić. No i spadliśmy. Aha, i teraz do kuchni spadniemy. A jak? Tak jest. Dobra, sałata. Na jednej nodze. Weź mi tego pomidora. Sama sobie wezmę. Masz. I do wydania. Gdzie tu jest wydawanie? Na górze. Aha, dobra, mam. Aha, bo tu jeszcze ryba dochodzi. Dobra, biorę się za gotowanie. Zrobisz te sałaty? No dobra. A gdzie się rybę smaży? Na patelni pewnie. Sałaty mówisz? A nie, ryby się nie smaży. Ale talerzy chyba nie ma, nie? Halo? Mam jeden. Dobra, tu na górze się wydaje, dobra, mam. Siup. Dobra, mam jeszcze jeden talerz, rybę, to... Gdzie tu jest do wydawania? To. Gdzie tu jest ta sól? Mam. Dwa talerze do mycia. Dobrze, zostaw mi je. Dobra, pomóż. Jeden ci tylko świsnę, resztę sobie możesz wziąć.
Aha. Są jakieś tam. Ej, pali się! Jezu. Ledwo co? Żebyś wiedział, ledwo, ledwo. Nie wiem, ile tu trzeba, kurczę, mieć na te trzy gwiazdki. A szczerze mówiąc, ja też nie pamiętam, ale jeszcze dam radę jedną rybę z frytkami wydać. To talerze masz już gotowe. Mam. Tutaj wszystko. Masz kop. Aha, masz. Nie dobra. Tu. Już raczej nie zdążymy. Ty, ja cały czas wydaję rybę z tym wszystkim, a tutaj widzę cały czas idzie ten ogórek. Teraz ogórka w ogóle nie robiłam. No tak, za dużo się działo. No, ale chyba nie zrobiło to chyba nic złego, nie odjęło nam punktów, zaraz zobaczymy. Easy. Nie odjęło nam punktów, czyli moja głupota trochę... Zadziałała. No. No i dobra, sztos. Pierwszy etap zakończony w Overcook 2 rozgotowani. Ale remaster. No i wcale się nie pomyliłem, moi drodzy. Cebulka? Cebulka. Jak nic. I musimy wracać do korzeni. O, nawet wykrzyknik. Nie, wykrzyknik mamy. Ci dała. A teraz powiem twój ulubiony tekst. Czytaj. Lektor. Spotkała was niesamowita przygoda, a to dopiero początek. Musicie nauczyć się jeszcze wiele na temat współpracy. Nie wiem, jak na długo jeszcze uda nam się powstrzymać drożdże zombie. Ruszajcie do dzikiej krainy. Słyszałem, że tamtejsze smaki potrafią zaspokoić nawet wilczy głód. Nie pospieszaj mnie. Ma rację, musicie już iść. Powróćcie z wyśmienitą umiejętnością pracy zespołowej. Nie ma czasu do stracenia. Pogłaskałaś? Nie. A sprawdzałeś, co cebula jeszcze powie? Nie. Jakbyś nacisnęła? Zobacz, bo tak w Overcooku dwójce robiliśmy. Nie ma czasu na pogaduszki. Ruszajcie. A, no i git. Wszystko... Będę pierwsza. A co to, jakiś wiścig szczurów? Tak, szczurku. Kleszczu. No i dobra, moi drodzy, odblokował nam się drugi świat, misja 2.1. Oczywiście ją sobie rozpoczniemy w kolejnym odcinku. Tymczasem my się z wami żegnamy i życzymy wam miłego dnia. Hejo! Pa!